Witam was wszystkich, kolejny odcinek z widzem. OP, jakieś znaczki GOT, no. Kupiłem sobie również moc K. Tylko co mnie trochę dziwi, może się nie zna na tej mocy do końca, ale powinno mi wytwarzać takie kółko czerwone, a coś go nie widzę. Mam grafikę ustawioną na maksa, więc powinno być takie koło. Ale dobra, najważniejsze są moce. Też mi grzybka ładuje, już mam 99 grzybka na starcie, już mi się ładuje, fajnie. Mogę mieć aż 250. A ładuje mi maksymalnie na razie do 110. 210, co? Fajna moc. Żeby mi HP włączała, to muszę jeszcze raz ją kliknąć. Bardzo fajna moc, naprawdę. UB na starcie, wow. Bardzo fajnie mieć UB na starcie. Jaki typek? Dobra. Mogę sobie już włączyć. Jak teraz włączę, to już mi HP nie będzie regenerował, ale jak ktoś mnie uderzy, to już będzie HP regenerował. Ja mam na razie na full HP, więc... Kozak, już mam moc koszykarza, co mi leczy HP. I moc, która mi daje 250 HP, jeszcze sobie wkleję do zbroi, 270, jak będę miał West HP, no więc opłacalne moce. Fajna jest też ta moc szybkiej brania apteczek, bo szybko biorę apteczki. Ale za tą moc zamienię na Jotę, moc Jota, ten postać się nazywa Jota i będzie za killa będzie mi 40 HP regenerowało. To wszystko sobie wskleję i będę miał bardzo dobre moce, moim zdaniem. Szkoda, że się nie mogę mieć moc zbroi zmieścić, no bo nie ma wystarczająco dużo miejsca, bo można mieć 4 moce. Plus 5 moc od Peta, swojego pupila, no. Dobra, czy jakieś typy będą na mojej miejscówce? O, mam teraz 200. To mogę sobie odrodzić do 210? 6, 9, EP i 10. Już więcej nie mogę, no nie? Ale jak pewnie ją ulepszę na maksa, to mocno pewnie będzie się dało. Dobra, jeszcze sobie włączę HP w razie czego, jakby mnie już coś strzelał. Z początku trochę nie mogę skminić, jak się to włącza. Ale to już trochę sobie pograłem to mocno, więc nic innego. Plecak będę musiał sobie kupić. Typek, typek. Zaznaczę. Nie z tego. Widzicie? Regeneruje mnie. To jest chyba lepsze, prawda? Ten głupi plecak muszę wreszcie kupić. Mam te ścianki co mieć. Jest jakiś plecak był. Dobra. Kupię lepszy plecak. Chociaż najpierw jaką ja mam zbroję. No wszystko na dwójce, więc... Więc trochę cieniutko. Zwykle akurat wszystko na styk, oprócz granatów. A, coś pięknego ta mapa. Z czym mi się to troszkę kojarzy, ten domecz, to miejsce w kogo. Mało grałem w PUBG, ale troszkę podobne. Ja nie mówię, że tak fest, troszkę. Jak mi się kojarzy ten domek trochę.
kiedy ja ostatnio grałem w PUBG. Na emulatorach niestety nie działa, chyba że się pobierze jakiś tam emulator, bo ktoś mi mówił z znajomych w Frefire, że niby da się jakiś taki emulator i ma jakiś serwer, że da się grać w PUBG. Tak to normalnie nie wyszukuje graczy. Głównie na solówkach. O, teraz EP włączę. Niech mi regeneruje EP. 210 i zaraz włączę HP. No chyba, że już tutaj gdzieś przeciwnik wyskoczy, to ja od razu włączę HP. No i kurde, 250 HP, moc bardzo opłacalna. Piłkarza. Koszykarz też fajny, bo co 5 sekund. Co uderzenie jedno, 5 sekund i 30 HP mi regeneruje. Wszystko fajne. Jeszcze brakuje mi tylko joty, żeby co killa mi zrastało 40 HP. To wszystko skleję w jedno. Naprawdę będzie sztosik. Kurde, jakiegoś kałacha może bym wziął. Tak za co 80 tak troszkę mniej się hedy wali. U mnie oczywiście. Mi się tak bardziej mi. Czemu ten strzela? Coś tam jest? Nie no, raczej nie. Czysta monet. Dam ziomeczkowi monety. Poczekaj, poczekaj. O, dał mi ściank. O, ścianki to ja lubię. Ja ścianek, jak tylko widzę ścianki, to ja wyrzucam AR ammo na koniec. Bo przeważnie jak już jest mała strefa, to już rzucam AR, bo przeważnie już nie bije się na AR, tylko na UPA. Ja nawet mam 40 ścianek w meczu, nie? To jest właśnie takie fajne. To się dzieje. Hop. Ale śmieci mam. O, ho, ho. Za to ścianką jest? Jest. No coś hedy nie wchodzą teraz, niestety. Coś mi hedziki nie wchodzą. Do jakiegoś kałaszka bym... Trzeba było ogarnąć. Dobra, teraz HP odrodzę. Ale czy K jest, powiem, najlepszy? No szczerze, tak na filmach się wydaje, że on jest taki dosyć ciekawy, ale jest wiele mocy jeszcze. Jest też jakaś moc tej kobiety taka, co ona po naciśnięciu od razu całe HP. Nawet 200 coś, a potem usuwa, nie wiem, tak z tego co... Nie wiem, jakieś dziwne. Nie czaję za bardzo tej mocy. Czemu potem usuwa? O, teraz weszły chyciki. Dobra, teraz też weszły. Teraz sobie wymienię na MX8. Nie mam kałacha znalazł. To by było spoko.
Dobra, czas lecieć dalej. Czy jeszcze jakąś paczkę lub dwie bym się sobie do umpa. Mamy jedną, ciach. No jeszcze jedną, żeby mieć 100 coś kule. Ideolo. No. No fajna by była ta moc, to mniej miejsca zużywa na amunicję AR, no ale no, potrzebne mi te ważniejsze moce. Okej, czyli mi naładowałeś do 100. Teraz HP. Jak będzie mnie to strzelało, to będzie mi regenerowało i bardzo fajna moc w sumie. Tylko, dlaczego tego kuka mi nie wytwarza? No jeśli ktoś wie, to napiszcie w komentarzu, bo ja tego kuka no w ogóle nie widzę, no. Już no, widzę, że na filmach nie jest aż takie mocne jak u Aloka, ale widać coś czerwonego takie mocne nawet. To jest kała. Na filmach to jest trochę takie... Na pewno mniej widoczne niż Alok. Ale... Jest widoczne i nie jest aż tak przez niewidoczne. Tutaj no, u mnie nam nic nie widać. Ani na AP nie widać, ani na HP, no to ja nie wiem. No ja mam włączoną Deutronopię, no nie? Czyli mam taką bardzo kolorową grafikę. I też włączone tutaj Ocean, ale to już z gry ustawienia, ale z komputera mam Deutronopię. Chyba typ na daltonistów, który pozwala kolory. Czyby to coś tak zrobiło, że te kółki kompletnie nie widać? No ja nic nie widzę, żadnego koła. Ani jak włączę EP, ani HP. A nie jak mam stracone HP i mi regeneruje, to też tego nie widzę. To podejrzana sytuacja. O, tam widziałem typa jakiegoś. O, skupa też, no ale super. Dobrze, że ziomeczek mi pokazał, że jest kałaszek. O! Tam jeszcze mamy jakąś ściankę. Fajnie się schylać, bo ta trawka niby nie widać. Niby ma ta trawka, ale jak się schyla, no to goście prawie nie widzi albo w ogóle, albo czasami się lekko widzi. To jest... Może się tutaj gdzieś ustawić. Ideolo, a ten drugi? O, nie ma go, dobra, wygraliśmy. Okej. Okay. Bardzo dobrze. Ile kili? Było. No fajnie, 10. Przeważnie te dziesiątki. Ziomeczek miał jeden, nie? No ciężko ich znaleźć, kurde. Jeszcze nawet jakieś takie 20, ale naprawdę ich znaleźć, no to jest ciężko. Dobra. Ktoś mnie zaprosił właśnie.
Trochę pousuwałem, bo już nic nie było widać w komentarzach, no to... Bo śmiało można mnie jeszcze raz zaprosić w komentarzach napisać, żebym wiedział, kto to jest. I wtedy was przyjmę. Nie zapomnijcie o lajkach i subskrypcji. Cześć.